taki rzut zakończony w ostatniej sekundzie to naprawdę jest coś, że tak powiem, to jest taka wisienka na torcie. Bo moglibyśmy grać bardzo agresywnie, moglibyśmy wygrywać, bronić super wszystko, ale jakbyśmy przegrali, no to tak naprawdę wszystko poszłoby na marne. Więc taki rzut to jest naprawdę, to jest potwierdzenie tego, że ta nasza ciężka praca w drugiej połowie przyniosła skutek. No tak na gorąco ciężko cokolwiek powiedzieć po takim rzucie, no to jest piękno koszykówki. Jeden rzut tutaj akurat wyjaśnił sytuację, kto wygrywa. Szalony tak naprawdę, z nieprzygotowanej pozycji. Oczywiście po naszej stronie kilka błędów, ponieważ daliśmy dojść Sopotowi do nerwowej końcówki, a prowadziliśmy praktycznie cały mecz, więc na pewno błędy po naszej stronie, no ale jeszcze podsumował to ten rzut. Tak jak rozegraliśmy, tak ten Stefański rozrysował tę akcję i powiedział mi, że mam szukać tak jakby penetracji, żeby skończyć po prostu spod kosza i pójść na dogrywkę, oczywiście próbować też wymusić faul przy okazji. I jeżeli mi się to nie uda, no to po prostu, żeby po prostu szukać, że tak powiem, kogokolwiek poza linią za trzy, żeby ktokolwiek oddał rzut. Trafił się to Jeff, trafił deskę i wygraliśmy. Myślę, że dla kibiców bardzo fajny mecz. Myślę, że wysoka skuteczność. 84-83, dość wysoki wynik. Na zakończenie roku kibice mogli oglądać naprawdę ciekawe zawody. No, niestety nie na naszą korzyść wynik, ale myślę, że mecz dla oka generalnie był fajny. To jest mecz, który może nie określa tego całego, że tak powiem, 2019 roku i tego sezonu, ale na pewno kończymy go z przytupem i to jest naprawdę satysfakcjonujące.